Jarosław Marek Grymkiewicz, przez jednych jest postrzegany jako nowy Mickiewicz i twórca nowoczesnej prawicy w Polsce, główny myśliciel nowoczesnej prawicy w Polsce. Przez innych jest postrzegany jako, co to dużo mówić, zdrajca, który nie dość, że pluje na najważniejsze autorytety III RP, to jeszcze próbuje podważyć powądek, jaki od 30 lat panuje w trzecierpę. RP. Jaka jest prawda? O tym porozmawiam z moim państwa gościem, panem redaktorem Tomaszem Rowińskim, magazyn Christianitas Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Panie redaktorze, no to powiem, zapytam wprost, na czym polega fenomen Jarosława Marka Rymkiewicza? Skąd mamy te dwie jakże skrajnie równe opinie na jego temat? Czy któraś z nich jest prawdziwa? Hmm, może, może jakby to zainteresowanie, czy ten pewien ferment, który e, wzbudził już kilkanaście lat temu e, Jarosław Mark Rymkiewicz, kiedy wydał tą swoją książkę Wieszanie, wynikał z tego, że Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju taką nową propozycją, tak? niewątpliwie propozycją polityczną, jakby przemyślenia w ogóle fundamentu polskości, tak? przemyślenia jakby tradycji politycznej polskiej, tak? yy, Dzisiaj jakby żyjemy w trochę już innym klimacie. Y, społecznym, ale pierwsze 20 lat, kilkanaście lat trzeciej y, Rzeczpospolitej to był taki czas y, bez alternatywnego liberalizmu, przynajmniej teoretycznego. Tak? Potem mieliśmy takie wydarzenia jak Afera Rewina i Komisja Rewina, które wiele zmieniły w myśleniu. Pojawiły się takie książki, na przykład jak Zisława Krasnodębskiego Demokracja peryferii, która była taką niesamowitą demaskacją y, pewnego stylu myślenia, stylu politycznego, jaki dominował w Polsce, który był no, stylem zaprowadzonym no można powiedzieć w ramach tego porządku okrągłego stołowego ale to była taka krytyka bo Jarosław Marek Krymkiewicz wyszedł z pewną pozytywną wizją pozytywną w sensie że nie tylko krytyczną ale jakby pewną propozycją tak? i tą propozycją było czy właściwie taką retrospekcją która jest propozycją to znaczy powiedzenie że Polska tylko wtedy jakby odzyska swoją suwerenność podmiotowość nie tylko niepodległość kiedy stanie się takim państwem świeceniowym, tak sobie to nazwijmy, tak? bo ten y, topos, tak, y, y, wykańczania, tu jak rozwieszania, nieścigania czy, czy arystokratów, tak, którzy y, tu byli zdrajcami, tak, y, we Francji byli no, tym pierwszym stanem, tak, z nienawidzonym, tak, mamy, mamy dwa takie, dwa takie przykłady, y, 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 kiedy, kiedy jakby pojawi się to to przekonanie i Rymkiewicz nam je podaje, że oto ścięcie króla i ścięcie notabli zmieniło zupełnie Francuzów, tak? uczyniło z tego kraju inny, już nie średniowieczny, to, ale nowoczesny, taki zdecydowany lud, tak? lud gotowy zmieniać swoją rzeczywistość, gotowy wziąć los w swoje ręce. A Polacy nigdy tego nie zrobili. Wieszanie było taką namiastką, tak zapowiedzią czegoś, co powinno być. Znacznie gwałtowniejsze, znacznie mocniejsze i wtedy też stalibyśmy się jak Francuzi na przykład. Tak, i byśmy wzięli los w swoje ręce, być może powstrzymalibyśmy rozbior, być może w ogóle zmienilibyśmy całą historię, a tak to nasza historia jest taka rozmemłana. Ja tak? Przepraszam, jedno zdanie, dlaczego być może? Jarosław Marek Rymkiewicz w książce Wieszanie pisze wprost, gdybyśmy powiesili Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozbiorów na pewno by nie było, Polacy, tak jak pan powiedział, staliby się narodem nowoczesnym, na wzór jakobińskiej, krwawej, bo krwawej, ale jednak Francji. No, no, ja jednak zostanę przybyć może, je, je, jeśli, jeśli pan pozwoli, no, Jarosław Marek Rymkiewicz y, jednak buduje właśnie, to jest pewna taka słabość tego, tego myślenia i jakieś, jakieś, takie, jakieś tego niebezpieczeństwo, że on buduje pewien taki, taką mitologię, pewien magiczny obraz, pewnych zdarzeń, które mogą całkowicie zmieniać los. Y, los Polski, czy w ogóle los, los krajów. Ja myślę, bo też e, oczywiście on w swojej książce odnosi się do roku 1989, tak? To znaczy, to jest też e, te, ten przeskok do czasów współczesnych, że oto w 1989 roku znów nie zrobiliśmy wieszania, tak? A należało w 1989 roku zrobić wieszanie i Polska byłaby zupełnie inna. No można zapytać, czy Rumunia stała się zupełnie inna, dzięki temu, że rozstrzelano Czałczesku, tak? I jeszcze byli w to zaangażowani, jak się okazało byli, Czyli, e, agenci, prawda, byli agenci bezpieki, bezpieki rumuńskiej. Więc jakby te proste takie mitolo, mitolograficzne, mitolotwórcze tak, mit, e, wydarzenia są moim zdaniem pewnego rodzaju takim złudzeniem. One wcale nie tworzą nowej jakości. Bo nawet jeżeli spojrzymy na Francję, to moim zdaniem to nie ścięcie króla tak całkowicie, Odmieniło i nazwijmy to unowocześniło, tak? W negatywnym czy pozytywnym sensie yy, Francję, ale raczej wojny obronne, jakie się wtedy yy, w czasach rewolucji yy, po rewolucji yy, toczyły. To był czas wielkiej mobilizacji całej Francji przed, yy, no może być, koalicją antyrewolucyjną. I oczywiście rację tej koalicji my rozumiemy, tak? Rewolucja była złem, ale wewnętrznie dla Francji była to po prostu wielka mobilizacja ochrony kraju, pewne takie scalenie, pewna taka unifikacja. To znaczy, dzięki temu zagrożeniu, Grożeniu, lud zamieszkujący teren Francji poczuł się w taki bardziej właśnie współczesny sposób Francuzami jak, na, jak najbardziej. To jest raczej moim zdaniem ważny moment. Tak jak, tak jak można przenieść się znowu do Polski, znacznie ważniejsze odwieszania było uwłaszczenie chłopów tak? e, przy okazji drugiego z naszych powstań z czasów rozbiorów, dlatego że Wtedy jakby okazało się, że ten akt powstańczy, który oczywiście był równoległy z działaniem Cara, który również do tego uwłaszczenia dążył, ale ten akt, który dokonało powstanie jakby sprawił, że również chłopi stali, mieli poczucie, że stali się tym narodem, tak? którym wcześniej byli tylko, była tylko szlachta. I ten akt bardziej, moim zdaniem, uczynił. Czy stworzył pewien rodzaj pozytywnie rozumianego, nowoczesnego polskiego narodu, który potem pomógł odrodzić Polskę w roku 1918, kiedy mamy naprawdę mobilizację, tak? Ca całego ludu. Tak? Znaczy przychodzi taki moment, że wszyscy powstają. Mamy też powstania tak? Prawde, śląskie, wielkopolskie. E, ludzie wszystkich dawnych stanów, przez czasów jeszcze szlacheckich, e, wstają i jako Polacy przeciwstawiają się e, dawnym, e, dawnym jakby, no, czy okupantom, tak? niedawnym, tylko po prostu okupantom i tworzą nową rzecz Rzeczpospolitę. I to, I to wydaje mi się rzeczywisty jakiś proces historyczny, rzeczywisty proces pewnej integracji narodu, a nie jakby doszukiwanie się takiego Mity, jakiegoś mitycznego, mitycznego pyknięcia, tak? Jak to powiedzieć, że zetniemy króla, tak? Pochańbimy jakiś stan, pochańbimy jakiś dygnitarzy, tak? Wydamy ich na na jakieś takie pośmiewisko i haniebną śmierć i oto staniemy się lepsi. Zresztą absurdalne, jak z, tak, z takiego czynu, tak, ewidentnie no, niegodnego, tak, może nagle powstać coś dobrego. Więc tutaj jest wiele takich, wiele takich zarzutów, które do Rymkiewicza można Podnieść, przy, mo, można, można odnieść. Jeszcze jedną rzecz hmm, chciałbym dopowiedzieć, bo tutaj hmm, rozmawiam trochę w kontekście dawnej książki, którą hmm, opublikowałem. Której rytmicznej, ale o tym za chwilę I tam jest, taki, tam jest taki tekst Jadwigi Staniszki, za który się to trochę spieraliśmy poza kamerą, ale wydaje mi się, że ona zauważa jedną ważną rzecz. To znaczy, że suwerenność danego narodu nie wynika nigdy z aktów zbrodniczych, tak? To znaczy, że nie zbrodnia buduje podmiotowość. Ale on takiego fajnego używa tam określenia, ale intymność własnej kultury. Co to jest ta intymność własnej kultury? Ja to inaczej bym nazwał. Ja bym to nazwał w tradycję własną narodu, tak? to znaczy pewien sposób myślenia, rozpoznawania dziejów, rozpoznawania jakby własnego sensu istnienia, tak? rozumienia sprawiedliwości, wspólnoty, dobra wspólnego, i tak dalej i to są te elementy, które jakby tworzą i spajają naród. Ja bym powiedział, że wielką wadą, wielką zaletą. Polaków jest to, że nie wieszali więcej, tak? że, że nie ścinali królów, że nawet nie powiesili tak, dawnych dygnitarzy komunistycznych. To znaczy, że jest w nas pewien nasz własny zmysł moralny który jest naszym własną też tradycją i sposobem myślenia o sprawach publicznych, nawet jeżeli czasem stawia nas to w takich trudnych, trudnych sytuacjach, jak niewątpliwie trudną sytuacją było trwanie III Rzeczpospolitej, tak? w takiej formule, w jaką ona trwała, czyli pewnie takiej dominacji opowieści postkomunistyczno-liberalnej. Tak? Ale mimo wszystko, tak? wydaje mi się, że zachowaliśmy się po prostu po swojemu, tak jak się z, 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 powinniśmy zachowywać. I, I na przykład, kiedy Chesterton e, mówił o tym, że wielką zbrodnią były rozbiory e, na Polsce tak? dokonane pod koniec XVIII wieku, no to myślę, że miał na myśli właśnie to, że Polska, jako e, jeden z wielkich narodów historycznych, miała jakby swój własny sposób istnienia, chrześcijański, katolicki, odrębny od po prostu francuskiego sposobu istnienia, niemieckiego sposobu istnienia i że on był potrzebny całej Europie. Tak więc ja bym mm, odwracam w pewnym sensie. To, co dla Rymkiewicza jest polską wadą, ja bym nazwał polską cnotą. No ja tutaj się z, z panem zgodzę i popadam tylko jeden przykład. No, pamiętamy, jak obwodliwie zachowała się jedna z gazet względem Lewka Millera, który w bardzo tragicznych okolicznościach stracił syna i co Polacy powie, Co Polacy wtedy zrobili. Nie było, we a dobrze mu tak, a dobrze tak komunistycznemu Araparaczykowi. Nie. Wykazaliśmy się jednak solidarnością. Po prostu było nam przykro tego człowieka, tej tragedii, której doświadczył. Jednak strata dziecka jest czymś okropnym, czymś nie, nie do opisania. Nie ma przecież, jest przecież słowo, które opisuje dziecko, które straciło rodziców sierota, ale strata dziecka przez rodziców jest tak nieopisaną tragedią, że nie ma słowa opisującego tych rodziców. Ale tutaj wywołał Pan wątek, który pra praktycznie cały czas, w praktycznie w każdej książce Urymkiewicza się powtarza. Danina krwi. Może być ona dokonana brutalnie, a może być, przepraszam, zawsze jest dokonywana brutalnie, tylko że może być dokonana albo przez powieszenie, albo po prostu przez Rymkiewicz używa tego porównania przez głupie poświęcenie, tak jak w przypadku powstania Warszawskiego. Tak, ale w ogóle Rymkiewicz jakby lubi taką brutalność, tak? to widzimy w ogóle w jego twórczości, również w poezji, tak? on często opisuje jak natura jest brutalna, tak jak zwierzęta się zabijają, umierają, jakieś sceny rozkładu. Tak? Jego to w jakimś sensie fascynuje. I w ogóle ta jego formuła Eee, tak, jaka jest jego formuła dotycząca Polski? Znaczy, że Polska nie potrzebuje Polaków. To jest po pierwsze. Polska jest wielką, wspaniałą ideą, gdzieś w niebie idei, tak? I że tak naprawdę m, tylko część z nas jest godna, żeby ją reprezentować jakoś tutaj, ale gdyby nikt z nas nie był godny jej reprezentować, to wszyscy powinniśmy, jakby w pewnym sensie, zgnić, tak? Znaczy wszyscy, po prostu nie jesteśmy, nie albo, jesteśmy kompletnie jej Albo, przepraszam, jej zdechnąć tak jak koty, który opisuje w Kindertraining, kiedy chodzi. był dzieckiem. Właśnie o to chodzi. Właśnie Wydaje mi się, że... I teraz tutaj ten przykład z premierem Millerem też wydaje mi się, że jest dobry, bo dla, pewnie dla Jarosława Rymkiewicza, nawet jeśli nie osobiście, to w jego logice Leszek Miller jest kimś na śmietniku historii, tak? Kimś, nie, kim, na, kim nie, komu nie należy się współczucie, z kim nie należy rozmawiać, tak? bo to jest Moskal. Tak? To jest przeniesienie, może nie będziemy mieli czasu, żeby to, to omówić, ale to jest to moim zdaniem fałszywe przeniesienie tej tezy Mickiewicza tak? o dwóch narodach. Tak? Jeden, prawda, jeden naród, który słucha się proroków, a drugi, który jest po prostu narodem zdrajców uległych Moskalom. Tak? I on przenosi to dzisiaj i niejako od człowiecza, tych, których uważa w gruncie rzeczy dość arbitralnie za niegodnych tej jego idei Polski. Bo to jest ten problem, że ta idea Polski, ta wieczna idea, która ma być w niebie idei, jest zupełnie moim zdaniem prywatną ideą. Jarosława Marka Rymkiewicza, bo moim zdaniem w tej idei polskiej Jarosława Marka Rymkiewicza nie ma na przykład miejsca na tradycję katolicką, o której my tu wcześniej powiedzieliśmy, że w ogóle jest podstawą naszej suwerenności. Jest tak? tylko tradycja romantyczna. Nie jest tylko tradycja romantyczna, jest ta tradycja takiej wolności rozumianej sarmacko, tak? co też widzimy w Samuelu Zborowskim, tam jest taka apoteoza właśnie takiej jakby to powiedzieć, tak, takiej śleboda, tak, śleboda i swoboda, tak, Tischner, e, tak, tak mówił, że wolność, więc jakby takiej taki swawoli wręcz, tak, taki, takiego e, szlacheckiego e, niesubordynowania, także że o to, jest, o to jest Polska. Zresztą to bardzo też współgra z tą e, s, e, słynną i no, zgrabną i zabawną opowieścią o żubrze, tak, Bo, e, który został ugryziony wiadomo gdzie i pobiegł I wiadomo przez kogo. I właśnie, i nie wiadomo przez kogo, i nie wiadomo gdzie pobiegł. I w jednym z wywiadów Rymkiewicz mówi, że nie jest ważne, gdzie ten żubr biegnie. On ważne, że ruszył. Tak? I to jest bardzo charakterystyczne, to znaczy, że dla niego liczy się pewien ruch, pewna wola, taka mocy, jakaś sprawczość, ta siła, tego zwierzęcia, które e, jakoś Polskę symbolizuje, tak? które idzie do przodu. Natomiast trudno tam określić cel, trudno tam określić jakąś racjonalność, jakąś, jakieś działanie sprawiedliwe, jakieś dobro wspólne, jakieś myślenie, które obejmuje nas wszystkich naszych różnych ideowych. E, czy poprawnych, czy niepoprawnych, lepszych, gorszych wyborach, tak? i że jednak pewna wspólnota polska jest całościowa. Moim zdaniem tradycja katolicka przy nie, wszystkich naszych sporach dzisiejszych, bardzo ostrych ideowych, jest inkluzywna. To tak? znaczy, że wszystkich nas jakby zaprasza do, do polskości, e, nawet niezależnie od tego, jakiej e, jesteśmy. Wiary jakiego jesteśmy wyznania, ale jest pewnym rozumowym, tak? Rozumowym sposobem myślenia o, o tym, czym jest sprawa narodowa, interes narodowy, dobro wspólne. U tego nie ma. Mamy pewien arbitralny, pewną arbitralną decyzję, czym jest Polska, idea polska i mamy wskazanie na osobę, która jest wodzem, na kogoś, kto ma realizować ten y, profetyczny, prywatny y, ideo Polski. I ci, którzy są z wodzem, są z Polską. Ci, którzy nie są z wodzem, nie są z Polską. No moim zdaniem to jest, oczywiście teraz już bardzo zbliżamy się, bardzo nisko schodzimy do konkretnej polityki, ale to jest absolutnie skandaliczne. To znaczy nie może być tak, żeby prawica polska, która powinna właśnie sięgać do dziedzictwa katolickiego, chrześcijańskiego, w ten sposób myślała, a często tak myśli. Często właśnie Rymkiewicz staje się jakimś takim idolem, taką, takim kimś pasjonującym, kimś kto pociąga, o wreszcie mamy polską politykę twardej pięści, tak? tylko że tak naprawdę jest to pewnego rodzaju również naśladownictwo. Rymkiewicz z jednej strony właśnie wytyka swoim przeciwnikom politycznym, że są naśladowcami, czy to Moskali, czy Niemców, czy, czy innych nacji, że Polska tylko bierze jakieś wzory od innych, a przecież ma swoją siłę, ale sam tak naprawdę buduje swoją tą filozofię polityczną na jakiejś filozofii niemieckiej, idealizmie niemieckim czy właśnie pewnych oświeceniowych ideach francuskich. Zupełnie nie ma tam naszej własnej, tak, myśli politycznej, która idzie od chrztu od sporu króla Bolesława ze świętym Stanisławem itd., tak itd. Tak przez różne dzieje, czyli naszej, naszej chrześcijańskiej tradycji, która jest tradycją też polityczną. Ale tutaj do, nie do końca się zgodzę, mm -hmm. ponieważ Jarosław Magdy Rymkiewicz w książce Rejtan pokazał, co jest najważniejsze. Nie Bóg. I ojczyzna najważniejszy jest honor. I honor właśnie powinien być tą rzeczą wspólną, która powinna konsolidować wszystkie środowiska prawicowe. No cóż, ja to rozumiem tak, że nieważne co się dzieje, rozpruwamy koszulę, kładziemy się w progu i, i tyle. Że sprawa, rejtan. Z, tak, rejtan, sprawa, sprawa honorowa została po prostu załatwiona i u, przecież Jarosław Marek Rymkiewicz pisze tam wprost, rejtan uratował honor Rzeczypospolitej. No, jeżeli uratowaniem honoru Rzeczypospolitej ma być pierwszy rozbiór Polski, no to o czym my, my tak naprawdę rozmawiamy? I co nam dała śmierć rejtana? Kolejną beznadziejną śmierć. No tak, znaczy wydaje mi się, że oczywiście honor jest sprawą ważną, tak? Jest pewnym naturalnym, jest pewnym naturalną cnotą w wielu sytuacjach. Ale przepraszam, Ale chodzi o to, taki, że... taki honor pokazany przez Jarosława Marka Rymkiewicza, co powiedziałem, rozprowamy koszulę i róbcie Nie, co chcecie? No. Nie no, oczywiście, że nie. Bo ja no, to, 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 no Bo tu jakby schodzimy do tego, w jakim kontekście te cnoty, bo niewątpliwie mamy do czynienia też z pewnymi tak cnotami, które Rymkiewicz nam przedstawia. Mają taki charakter yy, pogański. Tak? To jest takie nowe, nowe pogaństwo. Polska jako nowe pogaństwo, gdzie jest yy, takie estetyczne zachwycenie się właśnie pewnymi zachowaniami sarmackimi, tak? Czy to mamy Samuela Borowskiego, który jest takim sarmatą prawdziwym, prawda? Czy król, nie król, prawda? Ścinają mnie czy nie ścinają, tak? Jestem sobą, jestem taki samowładny, takim trochę nad człowiekiem jestem nawet, tak? No i mamy też właśnie, mamy też tą postać Rejtana, który w taki dramatyzujący sposób jakby przedstawia, jakby chce się oprzeć hańbie, tak? Jak to postrzega. no tylko, że tutaj mamy takie do czynienia z, znowu z tymi takimi gestami, które e, są bezpłodne, tak? Znaczy one niczego właśnie nie przynoszą. Czy znaczy mamy te, dzisiaj tak się zachowywać? Czy, nie wiem, Polska ma zaatakować Rosję w Kaliningradzie w związku z tym, że mamy fantazję sarmacką? Czy, czy nie wiem, mamy się ze wszystkimi pogniewać? E, czy, 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 czy jeszcze jakieś wykonywać e, tak? gesty, że tak powiem, polityczne jako, jako naród, które będą kompletnie niezrozumiałe? No, czasami coś takiego widzimy w polityce PiSu, tak? Znaczy, możemy się zgadzać, czy nie zgadzać co do tego, czy Donald Tusk powinien być prezydentem Europy, ale jednak ten gest 1 przeciwko 27 był dobrym przykładem takiego właśnie, że postawimy się mimo wszystko, rozedrzemy szaty, prawda, nie będziemy, nie będziemy jakby sprawy dyskutować, nie będziemy wchodzić w ogóle w taki język polityczny, jaki, jaki funkcjonuje, tylko wykonamy gest tak? wykonamy gest, który ma przemówić samym sobą. Oczywiście teraz właśnie powinniśmy przejść do konkretnej oceny tamtych wydarzeń politycznych, ale tu wydaje mi się, że jest wpływ Rymkiewicza w takim myśleniu, które z dużymi, że porzuca roztropność, tak? bo to jest, jest w tym dużo porzucenia roztropności. I u Zborowskiego jest ten element i u widzimy, widzimy ten element. Tak? Znaczy, I to nie są rzeczy, które Polsce za, zapewnią, Suwerenność tak naprawdę. To znaczy to, to, to nie są rzeczy, które. One mogą nam zapewnić jakąś taką właśnie jakieś takie trwanie kultury, no właśnie kultury może bezpaństwowej, tak, bo symbole są, tak mocne symbole są jakimś elementem takiej kultury narodu, który ten, to państwo stracił. I trochę się wydaje, że, że cały czas Rymkiewicz sam się. Porusza w takim świecie, jakby był tym Romantykiem w czasach rozbiorów, tak? nie w sytuacji, kiedy mamy państwo i które potrzebuje odbudować swoją tradycję, tak, przypomnieć sobie swoje najlepsze tradycje polityczne, jakby żeby one na nowo nabrały, nabrały ciała. To tylko on jakby wraca jest jakimś takim antykwa, antykwariuszem, tak? czy epigonem romantyków, że trochę żyje, żyje tą przyszłością, e, m, kiedy tak naprawdę państwa nie było. I, i to, jest, to jest jednak anachroniczne, mam wrażenie w jego myśleniu. No, tutaj po raz kolejny pełna zgoda, ale ja zauważam u Jarosława Marek Rymkiewicza jeszcze jedną taką bardzo, bardzo brzydką cechę jednak tych polskich, najważniejszych polskich romantyków, no jednak odrzucenie Boga, albo przepraszam, jednak powoływanie się na Boga wtedy, kiedy mi to pasuje, żeby tam, no widzicie, rozumicie, no lepiej się powołać niż potem żałować. No, Jarosław Marek Rymkiewicz niejednokrotnie dawał nam do zrozumienia, że jest kimś z pogranicza ateisty i agnostyka. A mimo to przez środowisko. A, mi, no, a, a mimo to jest, jest. jest postrzegany przez prawicę jako zatwardziały, poważny katolik, który, no, który tak jak powiedziałem, przez niektórych jest postrzegany jako no, de facto nowy Mesjasz prawicy. Przepraszam za to mm -hmm. wyrażenie. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, ale tego typu teksty, tego typu określenia Jarosława Marka Rękiewicza się pojawiły. No przepraszam, o co chodzi, panie Tomaszu? Może powiem tak, bo sprawa naszych wieszczów, czy naszej, naszych ważnych twórców romantycznych jest właśnie jednak, moim zdaniem, nieco różna. Tak? To znaczy, sam romantyzm, który ma swoje korzenie w kulturze niemieckiej, tak? w pewnym przesileniu, po, które nastąpiło po oświeceniu, tak? po takiej ostrej, antyreligijnej narracji oświeceniowej we Francji, i w Szkocji i, i, i w Niemczech, Yy, jednak miał charakter wewnętrznie pogański. Tak? To znaczy mieliśmy do czynienia z taką próbą odnowy religijności, ale już nie, powro nie powrotem do chrześcijańskiej metafizyki, na przykład w myśleniu. Tak? Bo tam już mamy te wątki i pewnego synkretyzmu religijnego, pewnego takiego powrotu raczej do rodzaju pogańskiej, yy, pogańskiej religijności, która miałaby wypełnić, to Uga tego dobrze widać, która miałaby wypełnić pewną pustkę, którą oświecenie zostawiło swoim ra racjonalizmem. Tak? Nasza sytuacja była nieco inna. No i właśnie, i ten romantyzm, można powiedzieć, yy, zachodnioeuropejski wyprowadził jednak Zachód na manowce, tak? No bo stworzył oczywiście pewną wizję m, narodu, ale za tą wizją poszły na przykład bardzo mocne ideologie, które nie skończyły się dla nas być szczęśliwie. Ale Polskę też wyprowadził na manowce. Dania krwi złowona w powstaniu, tak, ale jak to jest potworna. Nieco inaczej, nieco inaczej. Ponieważ... Yy, 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 jakby tam wytworzył pewien mechanizm zastępowania religii, tak? zastępowania religii przez, przez ideologię, tak? przez skoro właśnie nie ma Boga, albo Bóg jest gdzieś daleko, już go nie dostrzegamy, no to różne formy takiego estetyzowania, na przykład, życia wspólnotowego, czyli, czyli właśnie tak, tak można powiedzieć, że w romantyzmie kształtuje się naród. Ale jednak w Polsce to było o tyle inaczej, że owszem, mieliśmy pewien swój prąd równoległy z tym pogańskim romantyzmem de facto zachodnioeuropejskim, ale przy wszystkich wariastwach religijnych Mickiewicza czy Słowackiego, trzeba pamiętać, że dzięki Mickiewiczowi powstali Zmartwychwstańcy. Tak? I w ogóle pewien nawrót do religijności w Polsce, odkrycie na nowo głębsze tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, Mówić wśród polskich elit, przyszło dzięki właśnie emigracji romantykom. Można powiedzieć, że polski romantyzm jednak był bardziej chrześcijański niż pogański. Tak? Ja bym to w ten sposób y y y diagnozował. Natomiast Jarosław Karymkiewicz, który jest takim epigonem sobie nazwijmy, nie jako Obelga, tylko jak po prostu taki późny wnuk, jak mówi tak? Norwid, tamtych twórców, już nie jest pisarzem chrześcijańskim, co znaczy, że stawia Polskę, jeżeli rzeczywiście jest tak ważnym pisarzem tak wpływowym jak się czasami wydaje, to znaczy stawia Polskę tej sytuacji, w której Niemcy czy Francja stanęły w XIX wieku. To znaczy wyprowadza nas ku pewnej e, takiej teologii narodowej, ale teologii właśnie pogańskiej, która tak naprawdę odrzuca najważniejszy prąd tego, czym jesteśmy, no, czyli e, chrześcijański katolicyzm z całą jego tradycją i wiarą oczywiście, tak? ale myślę o... Pewnym takim tym doczesnym obrazie. Tak? Czyli że można powiedzieć, że rzeczywiście rozbiory i nasze doświadczenia historyczne w pewnym sensie nas osłoniły, tak? religijność naszych wieszczów ostatecznie okazała się silniejsza niż duch epoki, który wykorzystali dla zbudowania pewnej takiej nowoczesnej kultury, która jest dla nas do dzisiaj ważna. No ale teraz my spotykamy tego oto człowieka który odwołuje się do tych najgłębszych właśnie pokładów, tego, co w nas jest, tak? Co jest w Panu Tadeuszu, co jest u Słowackiego, co jest u Norwida i u innych pisarzy. On się do tego odwołuje, ale już nam proponuje coś zupełnie innego niż, niż oni, tak? Znaczy już nie proponuje nam nowych zmartwychwstańców, nie proponuje nam jakiejś pracy organicznej w Duchu Bożym, nie proponuje nam nawet mesjanistycznego budowania królestwa tak? doczesnego, tylko jakby znajdujemy się już zupełnie w takiej przestrzeni, gdzie właśnie rządzi honor, zadziorna wolność, tak brutalność, tak Go I danina krwi. I danina krwi. To znaczy to, że jesteśmy właśnie takim nawozem historii tak naprawdę. I że cała ta siła ostatecznie służy do tego, żeby póki żyjemy chronić nasz ogród, nasze ogrody w Milanówku, nasze jakieś drobne drobne nasze życie, które tak naprawdę jest nic nie warte, ale cała ta siła nie ma już celu, y, ani w celu doczesnego budowania jakiejś sprawiedliwości, y, tak, w, w, na, narodowej, nazwijmy to, jest dobra wspólnego, ani żadnego celu ostatecznego, no tylko te takie małe cele, tak, gdzie gawrony z kretami, kotami, prawda, dają drobną uciechę poecie, ale pewnie i każdemu z nas, bo każdy z nas ma swoją małą prywatność, którą by chciał chronić. No mi się wydaje, że to jest ostatecznie strasznie małe, tak? I że to, nie, to, 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 to doprowadzi raczej Polskę do jakiegoś rozkładu niż do rzeczywistego umocnienia jej na przyszłość i też umocnienia w takim sensie, to znaczy, żeby była tym, czym jest każdy naród o powołaniu chrześcijańskim. Każdy naród ma powołanie chrześcijańskie, ale naród ochrzczony ma już to powołanie w w wybitnym y, zadane. No więc jakby tu stoimy wobec, na prawicy, tak, bo mówimy jednak ciągle o naszych środowiskach prawicowych przed takim wyborem. I oczywiście Jar Jarosław Rymkiewicz może nie, zniknąć, może o nim już zapomnieć, może przestać jego, czytać jego książki, ale sam problem moim zdaniem pozostanie, tak? bo to jest y, pewne takie złe nasienie, jakie jest, y, y, nazwijmy to po prawej y, stronie. Sceny politycznej, czy po prawej stronie kultury, tak? Żeby owszem, prywatnie, pobożnie być katolikami, nawet społecznie angażować się przez Kościół, ale już w wyjściu w tą sferę polityczną, publiczną zachować się jak poganie, jak starożni Rzymianie, którzy mieli wiele cnót, ale jednak nie takiej byśmy oczekiwali polityki w kraju chrześcijańskim, czy takiego traktowania spraw publicznych. Mija 7 lat od. Pierwszego wydania książki. Jedynego jak na razie. Pierwszego jedynego, <laughs> któ którą pan zredagował, spór o tak. Rymkiewicza. Minęło 7 lat, a my dalej się zbieramy, Jarosława Marka tak. Rymkiewicza. Jak długo będzie trwał jeszcze ten spór? Kiedy kolejny tom? Nie, do, chyba kolejnego tomu nie ma, bo też już atmosfery tak, nie ma, żeby, żeby, żeby to, tę książkę podnosić, ale nie pełną, ale dokonałem podobnej lektury tej książki i widzę, że te problemy właśnie są aktualne. To, co przed chwilą powiedziałem, także być może Marek Rymkiewicz już nie będzie sprzedawał tylu książek, co sprzedawał na przykład, albo nawet jego nazwisko gdzieś będzie coraz mniej pamiętane z czasem, może tak też się zdarzyć. Natomiast jakby te, te problemy, które, tutaj, które wtedy wokół jego książek się pojawiały w publicystyce, moim zdaniem, są cały czas aktualne. Też bardzo ciekawe są, to jakby nie dotyczy bezpośrednio tutaj naszej rozmowy, ale bardzo ciekawe były głosy ze strony liberalnej, tak? które na przykład wyczuwały to, że, że w ogóle jest to napięcie między przyjęciem liberalizmu jako idei głównej państwa. A podmiotowością, a suwerennością. To były bardzo ciekawe głosy, i to, które też z innej strony pokazywały, że, że istnieje to napięcie między prawicą a, a lewicą, tak, między pewnymi ideami okcydentalizującymi Polskę, a naszą własną tradycją katolicką. Także jeśli ktoś jeszcze może zajrzeć do książki, to, to polecam, bo zaskakująco świeżo wydały mi się te teksty wyglądać, mimo że już ileś lat minęło od ich opublikowania. No, panie redaktorze, na sam koniec. No, jednego, dwóch rzeczy nie możemy Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi odmówić. Mm -hmm. Po pierwsze... Możemy się spierać co do, jego, co, co, co do przedstawianej przez niego myśli politycznej, ale jest to jednak genialny pisarz. Przez jego książek się nie czyta, przez te książki się po prostu płynie, i to nie w kilka dni, tylko w jedno popołudnie to po pierwsze. A druga sprawa, szacunek przede wszystkim za proces, który wytoczyła mu agora, kiedy to Jarosław Marek Rymkiewicz pokazał. Nie chciałbym tutaj używać dużych słów, ale jaka jest niestety zapaść intelektualna polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy to musiał tłumaczyć, kim są ideowi spadkobiercy Rówy Luksemburg. No tak, oczywiście, że tak. Co do samej twórczości pisarza, tak jak najbardziej się zgadzam. W eseju, który tutaj był opublikowany, który napisałem, zresztą oddaję mu to, co mu należne, że. Jest pisarzem świetnym i być może nawet najwybitniejszym bo w, w, naszych, w naszych czasach. czasach oczywiście tak. polskim być może najwybitniejszym pisarzem. Oczywiście tam jest jakby osobne, osobna dyskusja też bardzo ciekawa, czy, czy pamięć o nim będzie trwała, tak? czy, czy on jest już tylko ostatnim? z wielkich romantyków, tak? Ostatnim epigonem, tak? I że w ogóle ta funkcja literatury kulturotwórcza, narodotwórcza jakoś się będzie na nim kończyła, tak? Bo nie, nie widać w ciągu dalszego, czy może nie? Może jest jakimś pierwszym po, po tych latach takiej literatury eskapistycznej trzeciej RP, kiedy właśnie pisało się o Europie, albo jakiejś takiej Polsce bajecznej, no to mamy to Ustasiuka, prawda, czy Otukarczuk. To, to są takie książki, które właściwie nie dotykają spraw narodowych, byśmy powiedzieli. To, to, to tak samo jak nie pamiętamy pisarzy pierwszych dziesięcioleci XIX wieku i potem się pojawiają romantycy, którzy po prostu e, na zawsze będą pamiętani, tak można powiedzieć, no to tu też jest pytanie o taką analogię, czy oto mija ta 30 lat takiego Takiego czegoś miernego, czy tam 20 lat parę minęło czegoś miernego i pojawił się ktoś, kto jest wybitny i zaczyna jakiś nowy sposób myślenia o Polsce. No wiemy, że może nie za dobry, ale jednak yy, jaki tak, ożywczy dla czytelnika. No to są, to są oczywiście ciekawe sprawy. Jeśli nam przyjdzie jeszcze trochę pożyć, to może im się będziemy mogli jakoś przyglądać już z przyszłości, bo wtedy przeszłość często lepiej widać niż w danym momencie. Toczącą się historię. O cóż, powiemy, zobaczymy. Nic innego nie pozostaje. Szanowni Państwo, ta rozmowa była tak naprawdę krótkim wstępem do jakiejś, mamy nadzieję, szerszej <laughs> dyskusji na temat twórczości myśli politycznej, prezentowanej przez Jarosława Marka Rymkiewicza. Panie Tomaszu, mam nadzieję, że weźmie Pan w niej udział również na amach PCH24 TV. Dobrze, czuję się zaproszony. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.